Omówienie możliwych wspólnych obszarów współpracy pomiędzy regionem a stolicą Niemiec. Taki był cel czwartkowej wizyty sekretarza stanu Berlina, pełnomocnika do spraw europejskich Heli Dinger-Lipper. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgier Reblewicz podczas konferencji zapewniał, że cel naszego województwa to zacieśnienie współpracy między Polską a Niemcami. Nie ukrywamy, że aglomeracja berlińska to jeden z naszych kluczowych partnerów w ramach współpracy międzynarodowej ze względu na wielość łączących nas spraw i interesów. Przypomnę, o czym Państwo wiecie, że z nieoficjalną wizytą na Pomorzu Zachodnim wraz z panią minister nie dalej jak dwa tygodnie temu był również burmistrz Berlina. Najważniejsze cele współpracy między województwem zachodniopomorskim a Niemcami to poprawa komunikacji między regionami oraz poprawa infrastruktury zarówno kolejowej, jak i drogowej. Zachodniopomorskie i Berlin mogą także współpracować gospodarczo i turystycznie, bo oferta podmiotów uzupełnia się, a nie wyklucza. Berlin stawia na turystykę miejską i kulturalną, a zachodniopomorskie na uzdrowiskową. Tematów do rozmów nie brakowało. W ramach dyskusji o infrastrukturze, o lepszym wykorzystaniu kanału Odra-Havela, o finalizacji umowy dotyczącej Odry granicznej, a więc całym pakiecie inwestycji, które spowodują, że Berlin i Szczecin będą bliżej siebie również drogą wodną. Sekretarz stanu Berlina zapowiedziała otwartość we współpracy i chęć dalszego rozwijania relacji polsko-niemieckich. To nasze dzisiejsze spotkanie było spotkaniem roboczym. Wiedzą Państwo, że współpracujemy w ramach partnerstwa Odry, szczególnie w takich dziedzinach jak turystyka. Można powiedzieć, że poczyniliśmy znaczne postępy. Opracowano wspólną mapę. Berlin jest ważnym punktem, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. W ostatnich dniach marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgier Reblewicz miał też możliwość porozmawiania z burmistrzem Berlina Klausem Vorwereitem, a podczas swojego wystąpienia w Kołobrzegu sformułował szereg obszarów, w których współpraca z Berlinem mogłaby zostać zintensyfikowana.